Dokładnie rok po zdewastowaniu 140 nagrobków na cmentarzu w Pęczniewie sprawca stanął przed sądem. Andrzej H. już w trakcie śledztwa przyznał się do winy. Do dewastacji na cmentarzu w Pęczniewie doszło w nocy z 15 na 16 października 2011 roku. 22 listopada policja zatrzymała mieszkańca pobliskiej wsi Andrzeja H. Dziś w sądzie w Poddębicach 24-letni mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia o wartości 59 tysięcy złotych. Oskarżony przed sądem przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i wyraził skruchę, przeprosił pokrzywdzonych. Fakt, że Andrzej H. przed sądem potwierdził przyznanie się do winy, miał decydujący wpływ na przebieg procesu. Akurat w tym przypadku wpłynęła na przebieg procesu, ponieważ wyjaśnienia jeszcze złożone w toku postępowania przygotowawczego, a potwierdzone przed sądem, są na tyle jednoznaczne i na tyle wiarygodne, że nie było konieczności przeprowadzania postępowania dowodowego. W związku z tym sąd ograniczył proces do wysłuchania wyjaśnień oskarżonego. Prokuratura zażądała dla niego kary 2 lat pozbawienia wolności. Zdania poszkodowanych są podzielone. No, sąd oceni. Jeżeli jest winien, no to orzeknie sąd. A czy naprawdę on jest winien? Ale się przyznał, ma pan wątpliwości? Bo on się przyznał. Z tego co wiem, to jest ktoś, kto nie za bardzo byłby zdolny to zrobić. Zresztą sam tyle. Bogumił Zaleszczak był na procesie. On też nie wierzy, że 23-letni mężczyzna, znajdujący się pod wpływem narkotyków i alkoholu, sam mógł zniszczyć 140 nagrobków. Uważam, że powinien sędziemu, bo on jest, nie pracuje, do kamieniarza go dać do pracy i niech odpracuje i tu te groby poprawia, które zniszczył, byłoby takie uczciwie, prawda? Bo sadzać go do więzienia to nie ma sensu. Taka kara spodobałaby się większości osób pokrzywdzonych, bo wiele pomników do dziś nie zostało naprawionych. Szczególnie te, które wykonano z lastriko. U dziadków to było to przewrócone i we własnym zakresie tutaj zrobiliśmy, że jest w porządku. Nie było uszkodzenia, natomiast u wuja, ponieważ tam jest z lastriko, to było wszystko poprzewracane, jak państwo widzą. Nie ma napisu, ale ten kamieniarz mówi, że nie robią teraz pomników z lastriko, trzeba z granitu. Najtańszy nagrobek z granitu to koszt około 3000 zł. Wielu poszkodowanych na to nie stać. Dlatego to, co się dało, naprawiali sami.